Hej, witam Was ponownie na moim kanale, nazywam się Daria Klich, a dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią haulu zakupowego z Shein. Jeśli nie oglądaliście pierwszej części, zapraszam Was również do obejrzenia jej, a teraz już bez gadania zapraszam Was do oglądania. O, rzeczy do domu. Zamówiłam sobie, może to głupota, może nie, ale ja lubię, jak jedzenie ładnie wygląda. Więc postanowiłam sobie zamówić taką łyżeczkę. Jak macie arbuza, czy coś, czy cokolwiek, to to jest, że tą łyżeczką się tak robi i się wycina takie kółeczka, a tą można jakieś ładne wzorki powycinać w owocach. To takie coś. O, kolejny naszyjnik. Ja co Wam mogę powiedzieć, jak macie pytania związane z zakupami Shein, możecie je zadawać. Ja mogę zrobić taki dodatkowy filmik na temat właśnie zakupów w Shein, bo muszę Wam powiedzieć, że już trochę doświadczenia mam. I również zwracałam ciuchy i nie miałam żadnego problemu. Jedyną wadą jest to, że nie można biżuterii, no ale wiem, z czym to się je, jak zamawiam. Więc jak coś mi przyjdzie złego, no to wiem, że to moja wina, mogłam tego sama nie zamawiać. Okej, okay. Kolejną rzeczą jest też taki naszyjnik, który ma taki ala kamień, marmur. I to też się również zakłada tak. I ja właśnie chciałam takie jak swetry czy coś długie, że tak przy szyi. I teraz to rozpiąć. Okej, okay. Jest. Dobra, następna rzecz jest to, zestaw kolejnych pierścionków i zobaczymy jak te. Wszystko było naprawdę, tanie, po euro coś, jeden taki pierścionek. Czekajcie. Kurczę, ten jest bolący. Założę. Taki, jakiś taki jeden zwykły. I one są takie, że je można na różnych częściach palcy nosić, że każdy ma chyba, tak przynajmniej na zdjęciu było, inny rozmiar. Jeszcze, dobra, to ściągnę. Tak. No i również o, taki, jakoś tak. Takie ala sprężynki. O, proszę bardzo. O, ten jest ciekawy. Taki. Wszystko tak się prezentuje. No i jeszcze. Jeszcze jedna obrączka, jeszcze jeden taki jest. Nie są złe. Dobra, idziemy dalej. Ściągamy to. O, patrzcie, to do sushi, ponieważ mi zawsze ciężko tą formę taką, wiecie, o takie coś mi chodzi. O, i zobaczymy, będziemy to testować. Tutaj jest coś pokazane. Dobra, ja to sobie potem sprawdzę, o co chodzi. No, ale że od razu taką fajną formę nam na sushi. I tylko łososia się kładzie i mamy fajną, ładnie zrobioną formę tego ryżu. Okej, okay. O! Następne na takie rureczki, co się robi z bitą śmietaną. To sobie kupiłam. Takie foremki metalowe, na które się zawija ciasto i wychodzi z tego ładna forma i do środka się wbija bitą śmietanę albo jakąś masę. Takie rureczki. I tutaj się właśnie tak zakręca te ciasto i mamy piękną formę. Ok, następne gąbeczki do paznokci, żeby robić te różne takie, nie wiem, wzorki. Ok, następne. Aha, sobie zamówiłam taki zestaw do fryzarki. Różne wielkości
tych końcówek. Jest ich dosyć sporo tu. A mi takiego czegoś brakowało, bo ja sobie sama robię paznokcie w domu. Nie umiem tego nawet otworzyć. Dobra, jest ich dużo, jak widzicie. Przeróżne. Zobaczymy, jak one będą się spisywać. Dobra, kolejną rzeczą, wiecie co? Kolejna rzecz jest to, miałbyś tutaj jakieś folijki na paznokcie, jakieś dekoracje. Ale ja nie wiem, jak to się w ogóle, o co z tym chodzi. Nie wiem. Muszę poczytać. Muszę poczytać na ten temat. Są one bardzo delikatne. No w każdym bądź razie wygląda to tak. I są one w trzech kolorach. Złotym, srebrnym oraz takim miedzianym. Okej. Okay. To tak, jeszcze zamówiłam sobie buty do biegania, białe. A czemu właśnie z Shein? Ponieważ są one białe. A ja biegam po takich, wam powiem, po takich tutaj terenach, że szkoda jakichś super butów kupować, bo ja mam czarne i czarne się bez niszczą, a co dopiero białe. A chciałam jasne, ponieważ nie rozumiem, po to ubrać sobie jasne. Coś mi telefon się... O, nie, czy nie widzieliście mnie cały czas krzywo. Dobra, kolejną rzeczą są to kolczyki, które na zdjęciu wyglądały bardzo, jak wam to ująć, na o wiele mniejsze. O, są one takie. Jakby były mniejsze, by były świetne, a tak to są za duże. No i już nic z tym nie zrobię, musi to ze mną zostać. Okej. O, zamówiłam sobie, żeby takie pazury, wiecie, plastiki, to sobie malujesz kolor i wiesz, jaki masz. Takie, o. Więc sobie będę mogła teraz wszystkie moje lakiery, które mam, te hybrydowe, właśnie nanieść tutaj i napisać cyferki i będę wiedziała, będzie łatwiej mi podjąć decyzję, jaki kolor chcę sobie zrobić. O, to jest, oto ta skrobaczka, czy jak to się zwie, do zamrażarki. Ponieważ mamy starą zamrażarkę i bardzo dużo jest tego lodu, więc takie coś zakupiłam, żeby ten lód zawsze usunąć. A, kolejną rzeczą również do paznokci. Dobrze, to są takie... Kurczę. Takie plastiki, że jak ktoś chce ciągnąć hybrydę czy coś, to właśnie tu wkłada paluszka i wiecie, o co chodzi. I ściąga sobie hybrydkę. Takie. Jest ich 5. Dobra, kolejną rzeczą są to pędzelki do dekorowania, do robienia różnych wzorków. Auć, nie mogę znaleźć miejsca. Do robienia różnych wzorków na paznokciach. Zobaczymy, jak się spiszą. Ok, następna rzecz, również pierścionki. Uznałam, że są bardzo ciekawe, więc je zamówiłam. Są one w 3 kolorach, przezroczyste, takie brązowe i żółte. Dobra, patrzcie. Patrzcie, jak one wyglądają. No, sztos. Nie? Takie inne. Nie takie jak zawsze, a ja mam teraz, wiecie co? Kiedyś myślałam, że ja nigdy nie będę nosiła pierścionków. Zawsze mówiłam, że jedyny pierścionek, jaki będę nosiła, to zaręczynowy. Ale teraz mam jakąś taką... Zobaczcie, jak super wygląda. Nie obsesję, tylko bardzo lubię nosić pierścionki. Bardzo mi się to teraz podoba. Dobra, next. To jest... Wiecie co? Zamówiłam sobie takie 2 spinki, ale jedną gdzieś zapodziałam już. Wiecie, jak chce się tak tutaj... Włoski, taka spineczka.
i super to wygląda. Dużo fryzur właśnie takich widziałam na internecie i tak tutaj jakiś włosek można puścić i mi się to bardzo podoba. A ja mam bardzo dużo włosów i mi ciężko złapać moje włosy na jakieś małe spineczki, a ta jest dosyć taka duża. Mi się wydaje, że będzie w porządku. Jeszcze ich tak nie nosiłam na co dzień, bo jedna mi przyszła w takim kolorze, a druga bodajże chyba jaśniejsza, ale też taka a la panterka. Dobra, następne. Aha, to są takie pilniczki do matowienia płytki paznokcia. Cztery sobie zakupiłam, różowe. Ojejku. A i następne. Jak to się zwie? Ale już z takim specjalnym czymś. Te paseczki takie, co się nakleja. Widzicie? Nie widzicie. Trochę ich jest. I takie coś. Nie wiem, co to jest. Nie, czy to się tak wkłada? Nie, to w każdym razie na pewno to się wkłada w to i można sobie fajnie wyrywać i długo się jakąś się chce odcinać. Zamówiłam również takie dwa pojemniczki na szczoteczki na zęby, ponieważ my z Jaśkiem zawsze mamy problem. Nie mamy gdzie schować naszych szczoteczek. I były za 60 centów bodajże, więc zamówiłam dwa. I również zamówiłam takie naklejki na paznokcie. Podobają mi się one, tak na przykład jedna naklejka na tym paznokciu. Fajnie mi się wydaje, że to będzie wyglądało. Aha, i tu zamówiłam sobie taki przyrząd. Jak się posypuje paznokcie brokatem, to tylko się daje tutaj paznokieć, to i się tak sypie, żeby nie mieć bałaganu. Przydatny, przydatny. A to chyba, nie wiem, albo z powrotem, żeby to pojemniczkę wsypać, albo nie wiem, chyba tak, na pewno. Dobra, no. Następne, kochani, ostatnie są to również rzeczy do paznokci, a jest taki zestawik z takimi różnymi końcówkami, żeby robić takie różnej wielkości kropeczki na paznokciach. No i kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że tego typu haul Wam się również spodoba, bo z tego co widzę, najbardziej Wam się podobają haule zakupowe. I co bym chciała jeszcze powiedzieć, to, że zachęcam Was jak zawsze do subskrypcji oraz do kliknięcia łapeczki w górę, jeśli Wam się spodobało, a mam nadzieję, że Wam się spodobało. Okej, no to w takim razie życzę Wam przepięknego dnia albo wieczoru, zależy od tego, kiedy to oglądacie i zapraszam Was do kolejnych filmów. Ciao!